Radni podwyższyli stawki za miejski żłobek. Ta stawka będzie wynosiła 400 zł. Pałac Bukowiec odzyska dawny blask. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 22,5 miliona na termomodernizację tego pałacu. Od jutra można składać wnioski o 300+. Już od najbliższego piątku, czyli 1 lipca, będzie można wysyłać do ZUS wnioski o tak zwaną wyprawkę szkolną. W czwartkowym serwisie informacyjnym wita Państwa Paweł Guszała. Wczoraj odbyła się 51. sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Rajcy obradowali m.in. nad ustaleniem wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku miejskim. Jednym z punktów obrad wczorajszej 51. sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry było ustalenie nowej stawki za pobyt dziecka w żłobku miejskim w Jeleniej Górze. Pojawienie się projektu uchwały w porządku obrad jest związane z przyznaniem w ostatnim czasie rodzicom dzieci kolejnych dodatków socjalnych. Chodzi o tak zwane żłobkowe w wysokości do 400 zł, a także kapitału opiekuńczego w kwocie do 12 tysięcy zł. Dotychczas rodzice płacili za pobyt średnio 273 zł miesięcznie oraz około 140 zł za wyżywienie, czyli łącznie miesięcznie prawie 415 zł. Ile wynosi nowa stawka za pobyt dziecka w żłobku miejskim? Ta stawka będzie wynosiła 400 zł za pierwsze 10 godzin pobytu dziennie dziecka. W przypadku dłuższego pobytu każda dodatkowa godzina jest płatna 30 zł. Ustalono też, to Urząd Miasta zaproponował, stawkę żywieniową na poziomie 10 zł. Czyli około 210 zł miesięcznie za wyżywienie w miejskim żłobku. Podsumowując, rodzice jeleniogórskich dzieci pobierający kapitał opiekuńczy za pobyt oraz wyżywienie zapłacą około 200 zł więcej. Natomiast ci, którzy pobierają żłobkowe, zapłacą około 70 zł więcej. Mając na uwadze koszty życia, które niewątpliwie w ostatnich kilku miesiącach znacząco się zwiększyły, należy zadać pytanie, czy taka podwyżka jest wystarczająca. Czy proponowane stawki, bo też stawki się zwiększają akurat dzisiaj, myśli Pani, że są przy obecnych cenach są wystarczające? Przy obecnej inflacji, no i jakby wzrostu kosztów życia. Ale zdajemy sobie również sprawę z możliwości i rodzin, i miasta, które też jakby są dotknięte inflacją. I na pewno, jeżeli się okaże, że są to absolutnie niewystarczające stawki, na pewno miasto ten problem będzie rozwiązywało. Nie ma co ukrywać, że uchwała ustalająca nowe opłaty za pobyt i wyżywienie w miejskim żłobku de facto wprowadza kolejną podwyżkę dla rodziców, których dzieci tam uczęszczają. Mniej odczuwalną dla tych, którzy pobierają świadczenia, bardziej dla rodziców, którzy ich nie pobierają. Pałac w Bukowcu, który jest m.in. siedzibą Związku Gmin Karkonoskich, w najbliższym czasie odzyska dawny blask. Ponad 20 milionów złotych zostanie przeznaczone na gruntowny remont tego zabytkowego obiektu. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych, ponad 20 milionów przeznaczonych zostanie na modernizację pałacu w Bukowcu. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 22,5 miliona na termomodernizację tego pałacu. W ramach tych prac chcemy poprawić warunki właśnie tego budynku, między innymi wymienić solarkę okienną, drzwiową, wymienić źródło ogrzewania, docieplić strop i przeprowadzić de facto gruntowny remont tego obiektu. Projekt już jest gotowy, mamy pozwolenie na budowę. Czekaliśmy na oficjalne potwierdzenie tej dobrej nowiny. Związek Gmin Karkonoskich ma zamiar postawić na ekologiczne rozwiązania. Celem prac będzie poprawa efektywności energetycznej budynku. Związek Gmin Karkonoskich jest członkiem Karkonoskiego Klastra Energii. Chcemy w tym obiekcie zastosować nowoczesne źródła ogrzewania w oparciu o pompę ciepła, w oparciu o fotowoltaikę. Też ten obiekt ma pełnić taką funkcję edukacyjną, pokazującą, jakie są na dzień dzisiejszy możliwości pozyskiwania energii z innych źródeł niż te konwencjonalne oparte na węglu. Inwestycja ta wpisuje się w działalność proekologiczną i edukacyjną Związku Gmin Karkonoskich. To tu od prawie 30 lat realizowane są zajęcia edukacyjne i rozstrzygane konkursy w ramach programu Czyste Karkonosze.
Wszystkie działania, które są podejmowane przez Związek Gmin Karkonoskich, to jest siedziba w Pałacu w Bukowcu i też część zadań, część wydarzeń jest realizowana w szkołach, w placówkach, gdzie te dzieci, do których te dzieci uczęszczają. A planowany termin zakończenia inwestycji to końcówka 2024 roku. Całość szacowana jest na 25 milionów złotych. Od 1 lipca można składać wnioski do ZUS-u o tak zwany 300+, czyli wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. W ramach programu Dobry Start rodzice bez względu na swoje dochody mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policjalnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Wyprawkę dostaje rodzic raz w roku na dziecko, które się uczy w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Wniosek o wypłatę z programu Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą platformy usług elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Empatia. Już od najbliższego piątku, czyli 1 lipca, będzie można wysyłać do ZUS wnioski o tak zwaną wyprawkę szkolną. W ramach tego programu rodzice bez względu na to, jaki osiągają dochód, dostaną 300 zł na zakup podręczników, zeszytów i innych sprzętów szkolnych. To nie wszystko, jeszcze dwie informacje przed nami. Akty wandalizmu nie pozostają niezauważone przed kamerami monitoringu miejskiego. To za ich sprawą jeleniogórscy policjanci ustalili, a następnie przedstawili zarzut uszkodzenia mienia 12-latkom. 14- i 15-latka w marcu tego roku farbą w sprayu pomalowały ściany przejścia podziemnego w Jeleniej Górze. Straty wstępnie oszacowane zostały na 720 zł. Teraz o dalszym losie mieszkanek powiatu karkonoskiego zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich. Kino Helios zaprasza na kolejną dawkę filmowych wrażeń. A od jutra do następnego czwartku zapewnią je m.in. familijne Minionki Wejście Gru, akcji Top Gun Maverick, przygodowy Jurassic World Dominion czy biograficzny Elvis. Dodatkowo w ramach stałych heliosowych cykli wyświetlane będą w Helios dla dzieci wspomniane wcześniej Minionki Wejście Gru, w kinie konesera Happy Together, w Helios na scenie opera Kraina Uśmiechu, a w kulturze dostępnej Powrót do tamtych dni. Wszystkie informacje na temat seansów dostępne są na stronie internetowej www.helios.pl. Zaproszeniem do kina Helios kończymy dzisiejszy serwis. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.